Moi kochani, przywitał nas prawdziwy hejnalista z wieży Tarnowskiego Ratusza. Na to, że się cieszymy z tego powodu, to tak potupajmy, bo rączki macie zajęte chorągiewkami. Baloników powędrowało do nieba! Fantastycznie, a za chwileczkę wszystkich zapraszamy na słodkie urodziny, czyli na tort, który za chwileczkę tu wjedzie i pyszne ciasteczka dla wszystkich. Time away yesterday.
stawiamy się na Tarnowskim Rynku, przedszkola w kolejności, te, które były pierwsze tutaj po mojej prawej stronie. Ustawiamy się tak, żeby najmłodsi byli z przodu, ale żeby była zachowana bezpieczna przestrzeń, bo mamy tutaj prawdziwego króla Łokietka na koniku i jego giermka, także to wszystko musi być zachowane, te normy bezpieczeństwa. Wszyscy zmieścili za nic, bo nie zabraknie miejsca, kochani. Jeszcze czekamy na korowód, który idzie. Jest nas tutaj chyba więcej niż 1000 stanek przedszkolaków. Nie mówię już o dorosłych, Tarnowianach i o młodzieży. Moi kochani, tak więc chwilę cierpliwości, bo za moment kolejne niespokojne. Odsunijcie się o 2 metry do tyłu, ponieważ nie mieścimy się tutaj na płycie, a jeszcze przedszkolaki napływają. Cofamy się o 2 duże metry, o 2 duże, czyli takie 1,5 metra na każdy metr, że tak powiem. Do tyłu, do tyłu, do tyłu i wtedy zrobimy jeszcze większą przestrzeń dla naszych bohaterów, czyli dla przedszkolaków. Raz, dwa, trzy, tupiemy. Raz, dwa, trzy i jeszcze 3 kroki do tyłu okazuje się. Jestem ja, jesteś ty. Kupiemy mocno i przesuwamy się jeszcze troszeczkę do tyłu, dobrze? Jeszcze, bo nie wszyscy się mieszczą. I tutaj bardziej się zmieścimy, kochani. Tu jeszcze jedno przedszkole się zmieści. Przesuwamy się tutaj, jeszcze w tę stronę. Tak. I prosimy tutaj do nas. Wszyscy w prawo przesuwamy się powolutku do prawo. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Jeszcze, tak. Zmieścimy się wszyscy. Tu możemy się jeszcze troszeczkę cofnąć. Moi kochani, przywitał nas prawdziwy hejnalista z wieży Tarnowskiego Ratusza. Na to, że się cieszymy z tego powodu, to tak potupajmy, bo rączki macie zajęte chorągiewkami. Którego mądrości i odwagę zawdzięczamy to, iż Tarnów stał się miastem. Wasza wysokość, królu Władysławie, prosimy. Padał deszcz i miał sobie wiatr. Oto w środę, po drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Za miesiąc miały nadejść święta Wielkiej Nocy. Jego wysokość król Władysław Łokietek dbał o pomyślność swoich poddanych, którzy mu wiernie służyli w czasie jednoczenia i budowania królestwa. Dalszą dbałość o Tarnów dopraszam. Aktem jako obecny prezydent miasta przyjmuję i składam obietnicę i przyrzeczenie, że o gród ten troszczyć się będziemy i o jego mieszkańców, i o jego przyszłość. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Dziękujemy tobie, Spytku. Dziękujemy waszej wysokości królowi. To historyczna chwila, drodzy państwo. Akt lokacji miasta Tarnowa powędrował w ręce dzisiejszych włodarzy. Moi kochani, wiem, że się niecierpliwicie. Wiem, że przygotowaliście program artystyczny na dzisiejsze uroczystości. Niech więc ta część się dzieje, niech się toczy. Panie Elżbieto, bardzo proszę. Nie, 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 nie
gdy na wzgórzu miasto się wznosiło. Miało baszcze, domy, mury dookoła. Wzięła się do góry wieżyczka kościoła. Lata przemijały wśród pracy i wojen. Rósł Tarnów wspaniały swych mieszkańców znojem. Piękno pozostało w starych kamienicach, gdzie miasto zmieniło już swoje oblicza. Bo nowe powstały fabryki i domy, tam gdzie mieszkamy i tam gdzie znajomy. Mamy piękne szkoły, przedszkola dla dzieci, a dzwonek wesoły i słupo nam świeci. Brawa dla najmłodszych artystów, to jest przyszłość tam. I prawa nóżka lubię. I raz jedna, raz druga. Mocno trzymamy baloniki i chorągiewki. Zobaczcie, aż chomik się wam kłania. No pięknie tańczycie. Jak nóżką to robi nawet. Każde dziecko ma życzenia, tak? Bardzo prosimy. Kochany nasz Tarnowie. Bo Tarnowa urodziny, każdy niesie dziś daniny. Drogi panie prezydencie, składamy prace dziecięce. Przedszkolacy duzi mali nad tą księgą pracowali. Dumnie w nasze serca wdasza każda strona tego miasta. I gdy ktoś zapyta szczerze, a w co wierzysz, Tarnów wierzę. I brawa, i brawa. A dzieci tupią nóżkami, w ten sposób bijemy brawo, tupiemy nóżkami. Moi kochani, ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, składamy to, składamy. Mam nadzieję, że prezydent będzie miał tyle siły, żeby to unieść. Skoro ma tyle siły, żeby rządzić naszym Tarnowem, to taki prezent też udźwignie. To jest bardzo, bardzo piękny prezent. My tutaj tak... I brawa, brawo, tupiemy nóżkami, brawo, nóżkami tupiemy. Dziękujemy wam pięknie, dziękujemy panie prezydencie, zatem prosimy o głos, odbieramy prezent i prosimy o zabranie głosu. Winy Tarnowa to rzecz bardzo, bardzo ważna. Dlatego, że 680 lat temu powstało nasze miasto, dzisiaj mamy przedszkola, szkoły, teatry, kina, mamy internet, mamy samochody i dlatego wszyscy się dzisiaj bardzo cieszymy. To jest bardzo wielka rzecz, że żyjemy w pięknym mieście i na pewno Tarnów się wam bardzo podoba. A jeżeli są urodziny miasta, to są urodziny każdego z nas, każdego mieszkańca. I tych najmłodszych, i cioci, i babci, i dziadka, i tatusia, i mamusi. Wszyscy mamy życzenia. Chciałbym, żeby każdy sobie pomyślał jakieś piękne życzenia dla naszego kochanego Tarnowa. Żeby te życzenia się spełniły, musimy zrobić jedną rzecz wspólną.
Trzymamy baloniki. Każdy sprawdza, czy ma balonik. Czy ma chorągieleczkę. Mamy baloniki, uwaga, uwaga, czy mamy jeszcze baloniki? Mamy baloniki w rączkach? Nie słyszę, mamy baloniki? Dobrze, to teraz, moi kochani, przed nami taki bardzo ważny moment. Będziemy odliczać z panem prezydentem od 10 do 1. Wy jesteście już... Wszyscy umieją liczyć tak, na pewno. Tak, na pewno, na pewno. Umiemy liczyć od do tyłu, bo to będzie trudno. Umiemy liczyć? No to powiedzcie głośno. Jak osiągniemy 0, puścimy wtedy baloniki, ale musimy jeszcze uważać. Jeszcze mamy mocno. Uwaga, zaczynamy odliczanie, panie prezydencie. Najpierw myślimy piękne marzenie. Co chcemy, żeby było w mieście pięknie, żebyśmy byli zdrowi, żeby były piękne przedszkola. I teraz liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puszczamy balony na górę, lecą wszystkie. Do góry, idą, idą. A my mamy pięknie. Popatrzcie, jak pięknie na niebie. Tarnów jest piękny. 1330 baloników powędrowało do nieba. Fantastycznie, a za chwileczkę wszystkich zapraszamy na słodkie urodziny, czyli na tort, który za chwileczkę tu wjedzie i pyszne ciasteczka dla wszystkich. Żadną przeszkodą, a na pewno będziemy pamiętać. Tylko pamiętamy o tym, bo tutaj są same grzeczne przedszkolaki, że jak wiemy babeczkę, ona jest w takim specjalnym papierku, serwetce, żeby tą serwetkę później schować do kieszonki, żeby tu czasem jakiś śmieć nie został na rynku, bo słuchajcie, w ratuszu teraz obraduje jeszcze pan prezydent z innymi gośćmi. Także ja myślę, że każde dziecko będzie pamiętało o tym, żeby zostawić porządek. Moi kochani, mam nadzieję, że nikt nie pozostał bez babeczki. Również nasi mieszkańcy są częstowani. Prosimy bardzo młodzież o częstowanie naszych gości. Tutaj mamy wspaniałą młodzież ze szkoły Szczepanika. To wy jesteście przedszkolaki? Tak? Szczepanika w strojach historycznych. Tak. 16 liceum ogólnokształcące, czyli młodzież mundurowa imienia Ota. Zawsze możemy na nich liczyć, tak więc bardzo prosimy częstować. Prosimy częstować dorosłych Tarnowian, którzy przyszli z dziećmi tutaj. Cieszymy się bardzo. Dla nikogo nie powinno zabraknąć. Nie jest dość ciepło, ale serca w Tarnowie mamy gorące. Baloników powędrowało do nieba. Fantastycznie, a za chwileczkę wszystkich zapraszamy na słodkie urodziny, czyli na tort, który za chwileczkę dowiedzie i pyszne ciasteczka dla wszystkich. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no
no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky. No leaves. No Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. I just called to say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my. Morning.
marching through the night, moving across the borders of my secret land. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret land, I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. It's crowded and cold in my secret land, in my secret land, in my secret land, in my secret land. Secret land, in my secret land, in my secret land. Yeah.
Thank you.
stop now, let me get a look at you. Damn, girl, I ain't seen you since prom. Come to think about it, can't believe it's been that long. I heard your man locked down now. How long he gone? Oh, that long. How the hell he get time like that? Three strikes with possession. Oh, he ain't coming back. He left you with two kids and bills all around. Plus you found out he had another chick cross town. It's always the dog right before the sun rises. And you gotta stay strong for the kids and they eyes. And please don't despise. And go against all brothers and have a hatred in your heart and take it out on another. I hate to sound too pockish, little mama, but keep your head up. But you gon' make it, I promise. You keep your head up. And that don't kill you, only makes you stronger. And the will to succeed will only feed the hunger. For real. For real. For real. With his sign, we'll work for food, clothes, or cash. And he asked if he could pump my gas. So I let him clean the windshield and throw out the trash. So I let him. Hey, I even asked the brother his name, where he was from, got kids, man, and what's their ages. He kinda stirred for a second. He kinda looked surprised that anyone would even take an interest in his life. He said, young brother, them the only words I done heard in the last year. There wasn't no one, get the fuck away from her. How can something so simple as general conversation mean much more than general conversation? Hey, you could tell life had beaten him down, like he was in a title fight and this might be his last round. Sometimes the easiest things we take for granted until they gone, and realize we even had it for real. For real, for real, hey, oh, and they say, oh, 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 yeah, hey, oh, and they say, oh, I used to think that life had a plan for me until I realized life had to be planned by me. See, that's the key, I only deal with what I can see. Cause over history, mystery brought us nothing but misery. Man, more people than died in the name of the Lord than in any natural disaster, disease, or gang wars. Before guns, they were swords, and they was killing each other. Ain't much changed to this day. We still killing each other, killing my brother while another mother cries for help. Man, we need to help a brother find himself. Feed him life. One, two, three, hey. Yeah.
I just call to say how much I care.
kolejności, te, które były pierwsze, tutaj po mojej prawej stronie. Ustawiamy się tak, żeby najmłodsi byli z przodu, ale żeby była zachowana bezpieczna przestrzeń, bo mamy tutaj prawdziwego króla Okierka na koniku i jego giermka, także to wszystko musi być zachowane, te nogi będą mieli za nich, bo nie ma pomyślność swoich poddanych, którzy mu wiernie służyli w czasie jednoczenia i budowania królestwa. Dbałość o Tarnów, zapraszam. A ten, jako obecny prezydent miasta, przyjmuję i składam obietnicę i przyrzeczenie, że o bród ten troszczyć się będziemy. I o jego mieszkańców, i o jego przyszłość. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Dziękujemy tobie, Spytku. Dziękujemy waszej wysokości królowi. To historyczna chwila, drodzy państwo. Akt lokacji miasta Tarnowa powędrował w ręce dzisiejszych włodarzy. Moi kochani, wiem, że się niecierpliwicie. Wiem, że przygotowaliście na dzisiejsze uroczystości. Niech więc ta część się dzieje. Niech się toczy. Pani Elżbieto, bardzo... Nie, 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 nie
nie wie, jak to było, gdy na wzgórzu miasto się wznosiło. Miało baszcze, domy, mury dookoła. Kieła się do góry wieżyczka kościoła. Lata przemijały wśród pracy i wojen, ruszł Tarnów wspaniały znojem. Piękno pozostało w starych kamienicach, gdzie miasto zmieniło już swoje oblicza. Bo nowe powstały fabryki i domy, tam gdzie mieszkamy i tam gdzie znajomy. Mamy piękne szkoły, przedszkola dla dzieci, a dzwonik wesoły i słynko nam świeci. Dziękujemy bardzo, brawa, brawa, brawa dla najmłodszych artystów. To jest i brawa na szkółpie. Raz jedna, raz druga. Mocno trzymamy baloniki i chorągiewki. Zobaczcie, aż konik się wam kłania. No pięknie tańczycie. Tak pięknie tańczycie, że konik królewski się wam kłania. Pięknie dziękuję. Zobaczcie, jak nóżką to robi nawet. Każde dziecko ma życzenia, tak? Bardzo prosimy. Kochamy na Tarnowie. Bo na Tarnowa urodziny, każdy miesiąc i daniny. Drogi panie prezydencie, składamy pracę dziecięce. Przedszkolacy duzi mali nad tą księgą pracowali. Dumnie w nasze serca wraszcza każda strona tego miasta. I gdy ktoś zapyta szczerze, a w co wierzysz, Tarnów wierzę. I brawa, i brawa. A dzieci tupią nóżkami, ten sposób bijemy brawo, tupiemy nóżkami. Moi kochani, ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, składamy to, składamy. Mam nadzieję, że prezydent będzie miał tyle siły, żeby to unieść. Skoro ma tyle siły, żeby rządzić naszym Tarnowem, to taki prezent też udźwignie. Dziękujemy wam pięknie, życzliwy panie prezydencie, zatem prosimy o głos, odbieramy prezent i prosimy o badanie. To rzecz bardzo, bardzo ważna, dlatego że 680 lat temu powstało nasze miasto. Dzisiaj mamy przedszkola, szkoły, teatry, kina, mamy internet, mamy samochody i dlatego wszyscy się dzisiaj bardzo cieszymy. To jest bardzo wielka rzecz, że żyjemy w pięknym mieście i na pewno Tarnów się wam bardzo podoba. A jeżeli są urodziny miasta, to są urodziny każdego z nas, każdego mieszkańca. I tych najmłodszych, i cioci, i babci, i dziadka, i tatusia, i mamusi. Wszyscy mamy życzenia. Chciałbym, żeby każdy sobie pomyślał jakieś piękne życzenia dla naszego kochanego Tarnowa. Żeby te życzenia się spełniły, musimy zrobić jedną rzecz wspólnie. Czy mamy baloniki? Baloniki czy mamy? Mamy baloniki? Mamy baloniki, uwaga, uwaga, czy mamy jeszcze baloniki? Mamy baloniki, wrączka? Nie słyszę, mamy baloniki? Dobrze, to teraz, moi kochani, przed nami taki bardzo ważny moment. Będziemy odliczać z panem prezydentem od 10 do 1. Wy jesteście już... Wszyscy umieją liczyć. Tak, na pewno, na pewno. Umiemy liczyć od do tyłu, bo umiemy? Umiemy liczyć? No to powiedzcie głośno.
jak osiągniemy zero, puścimy wtedy baloniki, ale musimy jeszcze uważać. Jeszcze mamy moc. Uwaga, zaczynamy odliczanie, panie prezydencie. Najpierw myślimy piękne marzenie. Co chcemy, żeby było w mieście pięknie, żebyśmy byli zdrowi, żeby było piękne przedszkola i teraz myślimy. 6 Tylko pamiętamy o tym, bo tutaj są same grzeczne przedszkolaki, że jak wiemy babeczkę, ona jest w takim specjalnym papierku serwetce, żeby tą serwetkę później schować do kieszonki, żeby tu czasem jakiś śmieć nie dostał na rynku. A już teraz obraduje jeszcze pan prezydent z innymi gośćmi. Także ja myślę, że każde dziecko będzie pamiętało o tym, żeby zostawić porządek. Prosimy bardzo młodzież o tańczowanie naszych gości. Tutaj mamy wspaniałą młodzież ze szkoły Szczepanika. To wy jesteście przedszkolaki? Tak? Szczepanika w krajach historycznych. Tak. 16 liceum ogólnokształcące, czyli młodzież mundurowa imienia Ata. Zawsze możemy na nich liczyć, tak więc bardzo prosimy częstować dorosłych tarnowian, którzy przyszli z dziećmi tutaj. Cieszymy się bardzo. Dla nikogo nie powinno zabrakować. Nie jest naszych ciepło, ale serca w Tarnowie mamy gorące. Yes, turn me, yes, turn you, yesterday, I had a dream, so did it. Tarnowie jest szkołą wyjątkową. W zasadzie ma dopiero 10 lat, a na swoim koncie dość duży dorobek. Od początku istnienia szkoły prowadzimy klasy wojskowe jako jedyna szkoła w mieście. Patronatką jednostką jest 32 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków w Balice. To tylko tarnowska szesnastka ma takie szczęście. 32 ODM w Balicach opiekuje się tylko naszą szkołą. Jesteśmy zachwyceni zajęciami w Balicach, ćwiczymy na lotniczych i wojskowych przyrządach oraz zajęciami na lotnisku. Tę klasę od pozostałych wyróżnia mundur. Prawdziwy, wojskowy, na zimne i deszczowe dni behatka z podpinką, buty trapery, zielony beret i wojskowy pas. Zajęcia z przystosowienia wojskowego odbywają się w klasie pierwszej 2 godziny tygodniowo, a w klasie drugiej 1. Poza przysposobieniem wojskowym adepci wojska mają zajęcia sprawnościowe. Basen, strzelnicę, kung fu, paintball, zajęcia na linie i inne w zależności od potrzeb i możliwości danej klasy. Przechodzą przez szkolenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także ratownictwa przedmedycznego i medycznego. Absolwenci tej specjalności bez trudu dostają się na wojskowe uczelnie, chętni do zawodowej służby, a inni na wybrane przez siebie kierunki studiów wyższych łącznie z kosmonautyką. Ściśle współpracujemy ze szkołą Orląt w Dęblinie i dla nas to ogromne wyróżnienie i wyjątkowość. Dobrze prosperujący i cieszący się dużym powodzeniem wśród absolwentów gimnazjów wojskowy kierunek kształcenia ogólnego stał się inspiracją do utworzenia 2 lata temu klas policyjnych i pożarniczych. Służby mundurowe tych formacji bardzo przychylnie odniosły się do utworzenia, i to jest kolejna wyjątkowość, jedynej jak na razie w Polsce klasy policyjnej BRD, czyli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opartej na tychże zagadnieniach oraz pożarniczej, popularnie zwanej strażacką. Policyjne BRD to klasy, w których realizowany jest nowy przedmiot, wychowanie komunikacyjne, a treści tego przedmiotu oparte są na międzynarodowym prawie drogowym.
Dwie godziny w klasie pierwszej, jedna godzina w klasie drugiej to znajomość praw ruchu drogowego, to znajomość przepisów ruchu drogowego, to znajomość infrastruktury drogowej w Polsce i za granicą, to również teoretyczne przygotowanie do prawa jazdy. Patronat Komendy Miejskiej w Tarnowie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego to dodatkowa wiedza, splendor dla szkoły i wyróżnienie. Dodatkowe zajęcia są porównywalne do klas wojskowych. Aby uczniowie klas mundurowych mogli ze sobą rywalizować i pogłębiać wiedzę, którą mają przekazywać w razie potrzeby i konieczności innym, a w stanach zagrożenia nieść pomoc. Klasy BRD są bardzo ciekawie i elegancko umundurowane. W kolorze białym koszula z pagonami srebrnymi naszywkami. Granatowy krawat, granatowe spodnie bojówki, białe pasy, granatowe polary, buty trapery i granatowe czapeczki z napisem Klasa Policyjna BRD. Prezentacja wyjątkowa. Nawet młodzi policjanci z Legionowa, Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Policjantów, w których mamy zajęcia, nam zazdroszczą. Nasi dzielni strażacy są wszędzie rozpoznawani. Pełne strażackie umundurowanie, fantastyczne buty, takie mogą mieć tylko profesjonalni strażacy, czapeczki z napisem Klasa Pożarnicza 16 ELO, to wszystko wzbudza zaciekawienie, no i oczywiście ogromny respekt. Dobry strażak to mądry strażak. Dobry strażak to uczeń naszej szkoły. Uczniowie tych klas mają zajęcia w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Zajęcia trudne, aczkolwiek bardzo ciekawe, dające wiele satysfakcji, bo strażak to ten, który niesie wszędzie pierwszą pomoc. To człowiek nieustraszony i nie uginający się przed żadnym niebezpieczeństwem. A do tego uczą uczniów w tej klasie profesjonaliści z Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedmiotu przysposobienie pożarnicze. Gdy idziemy wieczorem i widzimy odblaski, to maszerują strażacy. W naszym mieście to też jedyna taka klasa. Jesteśmy dumni, że nasze liceum to szkoła militarna i to już jest kolejna wyjątkowość. Jeździmy na poligony lub jak ktoś woli szkoły przetrwania. Warunki ekstremalne, trudne. W takich klimatach zdobywamy sprawność, poszerzamy wiedzę teoretyczną, uczymy się być odważnym i w każdej sytuacji z zagrożeniem stawić czoła. A jaka jest następna wyjątkowość? Jesteśmy liceum ogólnokształcącym. Uczniowie zaliczają kolejne lata nauki w klasach z rozszerzonymi przedmiotami, obcymi językami, matematyką, chemią, fizyką. Poznają tajniki nauk humanistycznych i ścisłych pod surowym okiem bardzo wymagających nauczycieli. Bo przede wszystkim musimy zdać maturę. Niejedna ocena niedostateczna odbiera im sen, bo uczeń szesnastki to dobry uczeń. Stawiamy na tych, którzy nie boją się pracy, którzy sami dążą do bycia najlepszych. Realizujemy programy unijne, które pomagają rozwijać zainteresowania, pomagają porównywać szanse, pozwalają już liceum poznawać tajniki wyższych uczelni, tym samym zwiększają sobie szanse na studia wyższe, te najlepsze. Tarnowska szesnastka to szkoła przyjazna, szkoła wspomagająca, szkoła wychowująca, a przede wszystkim szkoła ucząca. Dla markontentów mundurów mamy klasy językowe, w których wykładowcami są liderzy języków obcych. Klasa z poszerzonym językiem niemieckim jest pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie i w Szczecinie. Wyjątkowością tej klasy jest sposób nauczania języka niemieckiego metodą tzw. portfolio językowego. Nasi nauczyciele języka angielskiego, korzystając z doświadczeń germanistów, wprowadzają tę metodę w klasie językowej angielskiej. Uczeń się uczy, uczeń sam, oczywiście pod nadzorem nauczyciela, ocenia swoją pracę i wiedzę. Uczeń ma dodatkowe zajęcia dla jeszcze lepszego poznania języka innego kraju. Język włoski uzupełnia wiedzę poliglotów. Przed nimi świat stoi otwory, bo oferta edukacyjna 16 liceum jest wyjątkowa. Takie spostrzeżenie przekazało nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie spotkania klas militarnych z ministrem Rapackim.
Ta wyjątkowość zaowocowała przystąpieniem Tarnowskiej Szesnastki do programu pod nazwą Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasze codzienne credo, coś dla rozumu i coś dla ciała. Bolączką jest nasza mała sala gimnastyczna. Trudno, jesteśmy wyjątkowi, w związku z tym dajemy sobie radę, aby rozwój duchowy szedł w parze umysłowy. Rozwój fizyczny to konik w rękach WF-istów. Uczniowie uprawiają praktycznie wszystkie dziedziny sportowe. Mamy dobry sprzęt, z którego korzystają uczniowie na zajęciach WF-u, bierzemy udział i organizujemy zawody sportowe. Nasza duma nie pozwala nam na miejsca słabsze niż na podium. Czynimy poważne starania o odzyskanie boisk przylegających do szkoły. Mamy nadzieję, że nasza wyjątkowość skruszy zasoby pieniężne tarnowskich urzędników i w obrębie szkoły powstanie piękna hala sportowa. Szkoła mieści się w wyjątkowo pięknym i wpisanym w rejestr zabytków budynku w centrum miasta Tarnowa, kojarzonego z biegunem ciepła, czyli wyjątkowym, średnia temperatur najwyższa w Polsce. 2 lata temu przyjęliśmy nazwę Armii Krajowej, nawiązując tym samym do przedwojennych tradycji szkół wojskowych. Semper Fidelis, Bogu, honorowi, ojczyźnie, nauce, słowa wypisane na szkolnym sztandarze dają szkole wyjątkowego ducha, uczą patriotyzmu, odpowiedzialności, wytrwałości. Budynek się nie zmienił, szkoła dostała nowego ducha. Nasz patron, niewielka grupa żołnierzy Armii Krajowej skupionych w Tarnowskim Kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wspomaga nas w realizacji patriotycznego programu pod nazwą Być Patriotą Współcześnie. To trudna sztuka, ale szesnastka potrafi. Jesteśmy postrzegani na wszystkich patriotycznych uroczystościach w mieście, a nawet daleko poza jego granicami. Patrioty zrozumiemy, czujemy się mieszkańcami Polski i naszej małej ojczyzny. Nasze patriotyczne działania są uznawane nawet za granicą i oceanem. Z tego jesteśmy dumni i to jest nasza kolejna wyjątkowość.